Uszczelniamy wał przy użyciu geowłókniennej worków z piaskiem. Dodatkowo budujemy taką tamę jakby z dużych worków piaskowych za nasypem kolejowym, ponieważ tam jest przepust, który uległ uszkodzeniu i przez niego cały czas napływa woda z małej panwi. No i tak naprawdę, jeżeli wykonamy te dwie czynności, które teraz są jakby realizowane, to już powinno tutaj być na tyle bezpiecznie, że będzie można tylko zostawić kilka pomp, które będą wypompowały nadmiar wody. Akcja była konieczna ze względu na to, że no jak większość wałów, po prostu każdy wał po jakimś czasie będzie filtrował. Więc polega to na tym, że po prostu po jednej stronie wału jest wyższa woda, po drugiej jest niższa i przez jakby ciśnienie hydrauliczne, które wywiera ta wyższa woda, woda po drugiej stronie wału też przecieka i po prostu potrafią się tam to robić też kałuże i to też wypukuje jakby tą strukturę tego wału. Uszczelniamy to, żeby ten wypływ jakby ograniczyć, żeby wał był po prostu trwalszy i nie uległ uszkodzeniu. Jesteśmy tutaj chyba od półtorej godziny, chłopaki są od późnych godzin nocnych. No ładujemy worki, zawozimy je. Tam wojsko walczy i straż pożarna. No robimy co w naszej mocy, tak? Żeby to wszystko zadziałało pozytywnie. Ten sygnał skąd pan otrzymał i zdecydował się na to, żeby przyjść tu i pomóc? Przypadkiem jechałem do sklepu po prostu z dzieckiem i patrzę, że jest jakaś akcja, się dzieje i spontanicznie. Bez żadnych sygnałów, żadnych wiadomości. I już walczymy dalej. Dużo mieszkańców jest. Dwa dni temu było około 400 osób. Także pełna mobilizacja. Siostry z klasztoru tutaj robiły kanapki, dziewczyny tutaj kawę przywiozły, panowie tutaj jakąś pizzę przywożą, także żeby wojsko i straż pożarna mieli co jeść i mieli siły dalej walczyć. Kto bierze udział w akcji, bo jest tu i straż, i wojsko, ale też i pomagali mieszkańcy. Państwa Straż Pożarna, jest Ochotnicza Straż Pożarna, jest wojsko z różnych jednostek, oni się tutaj też wymieniają. No i mieszkańcy tutaj też mocno pomagają, szczególnie przy nasypywaniu worków z piaskiem, bo tam jest bezpieczniej niż tutaj na wałach, gdzie może się coś komuś stać, więc jak najbardziej taka pomoc jest tutaj potrzebna.